Hej siemaneczko, z tej strony Abra i dzisiaj będę płacił 10 zł za każde podciągnięcie. Dokładnie tak, każdy wie jak wygląda podciągnięcie. I za to można dostać 10 zł. Mam przygotowane ponad 2000 zł i mam nadzieję, że Maciek podciągnie się więcej niż dwa razy. To chyba dwie dyszki to on dzisiaj wygra, co? Umówmy się, no dwie dyszki wygrasz? No na pewno dużo więcej, stary, no, ja myślę, że wszystko 500-kę, tutaj wygram. Musiałbyś się podciągnąć 50 razy, a podciąganie się jest bardzo trudne, no ja nie wiem. Zakupiliśmy rusztowania, pewnie kojarzycie, takie są na budowę, tak? Jak ktoś buduje dom, to po prostu ma rusztowania i my takie sobie zakupiliśmy. Zaraz je w tym miejscu złożymy, oczywiście to będzie szło do góry, żeby po prostu były rurki, na których można się będzie podciągać. Ten gość właśnie zarobi dzisiaj kasę. Dobra, ja już się muszę rozgrzewać. Już się rozciągasz? Już się rozgrzewasz? Nie no, zaraz musimy to jeszcze złożyć. Nie no, musimy to zaraz najpierw złożyć. Zrobimy taką zbitą konstrukcję właśnie metalową i dopiero potem możesz się rozgrzewać. Jestem mega ciekawy, ile razy Maciek się podciągnie. Tak jak mówię, każde podciągnięcie to jest naprawdę duży wysiłek. Ja myślę, że się podciągnie no z 50 razy w tym odcinku. No myślę, że no te 5 stówek to wygra. O ile nie mam tylko limitu czasowego, to myślę, tak że średnio, więcej. Ale przez całą dobę nie możesz tego robić. No nie, gościu, bez przesady. Dlatego my się zabieramy za składanie tego wszystkiego i lecimy z tematem, ale zanim to, jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik na dole. Spraw, żeby był szary i zaznacz także dzwoneczek, żeby cię nic nie ominęło, bo naprawdę tutaj są fajne filmy. 25 tysięcy łapek zagwarantuje kolejny taki materiał, jakieś wiecie, czy podciąganie, czy coś po prostu wyzwanie na pieniądze, więc zostawajcie łapki i wpadajcie także na nasze Instagramy. Abra, ty? Maciek Podługa Zdunikowski. Masz je na ekranie oraz w opisie, bo na Instagramach jest w sumie z nami kontakt, jesteście tam na bieżąco. Na TikToki też wpadajcie, macie je też na ekranach. A teraz słuchajcie, zabieramy się za właśnie składanie tego rusztowania. Potem, weź nie rzucaj we mnie. Potem Maciek będzie się podciągał, jestem bardzo ciekaw, ile razy mu się uda. Tak wygląda nasza skończona wieża właśnie z rusztowania. Jest naprawdę wysoka, to ma nie wiem, no z 3-4 metry. I w sumie Maciek sobie z tego robi domek, ale stary, nie o to chodzi. Sami dzisiaj patrzcie, jakie to jest duże. Ej, to jest całkiem duże. Maciek ma ponad 1,80 m, a to jest... No, z dwa razy wyższe, stary, od ciebie, z dwa razy wyższe. Ogólnie będzie się łapał za tą tutaj zardzewiałą rurkę i mniej więcej się w tak podchwytem się pewnie będzie podciągał. Zobaczymy, możesz każdym możliwym sposobem się podciągnąć, byleby to po prostu było podciągnięcie, tak? Wydaje mi się, że... No dobra, trochę jest to niestabilne, trochę to pewnie źle, że tak powiem, złożyliśmy. Ale nikt ale nie trudno. Będzie tym tak trząsł, tak, no bez przesady. Abra, uważaj, żeby to się nie wywaliło, proszę nie, cię. Nie, to się stary nie wywali. Fakt. To się trzyma, stabilna konstrukcja. Nie, to wygląda na niestabilne. Nie ma stary. Jest naprawdę spoko, wiecie, mimo że się tak giba, to jest naprawdę pod kontrolą wszystko. Tutaj właśnie będziesz się podciągał, masz do wygrania dużą kasę, więc zaczynajmy. Pieniądze mam przygotowane, Maciek chciałby na pewno wygrać to siano. Wydaje mi się, że naprawdę mam szansę dzisiaj wygrać calutkie siano, które Abra zobaczymy, póki co wskakuj na rusztowanie i zaczynamy na mój znak. Musisz tylko się jakoś ustawić, musisz sobie jakoś, nie wiem, no po prostu na to wejść. O, już jestem, pa. To chyba tak nie działa. Dobra, jeśli jesteś gotowy, to zaczynamy za 3, 2, 1 i go. Żeby nie było, moi drodzy, Maciek oczywiście startuje z takiego zerowego punktu. Nie dotyka absolutnie nie tutaj dotykałem. Podłoża. Już masz jedno podciągnięcie, drugie podciągnięcie, czyli 20 zł za tobą. Znaczy, dla ciebie w zasadzie. Moi drodzy, trzecie podciągnięcie. Okej. Stary, ja się naprawdę boję, że to się wywali. Nie, to się nie wywali, gościu. Nie ma w ogóle takiej opcji. Czwarte podciągnięcie. Ej, weź powoli. No nie, no ja już 5 dych straciłem, gościu. Czekaj, bo ja muszę lecieć po te pieniądze. On się dalej podciąga. 6. Ty weź poczekaj chwilę, weź poczekaj chwilę. Gościu, dobra, poczekaj. Ja czekam. No weź poczekaj chwilę. Mam tutaj przygotowane 60 do tych, które już muszę ci dać. Nie no, ja w to no nie stary, wierzę. Znaczy, na razie ci nie będę dawał, po prostu je tutaj gdzieś odłożę. Ale serio, 60 zł w jakieś 10 sekund? Dobra, koniec przerwy, nie ma to tamto ten tego. Nie powinniśmy w ogóle robić przerw, ale jako, że to jest ciężkie ćwiczenie, no to uznajmy, że akurat przerwa może być. Dobra, dawaj, dawaj, lecimy. Lecimy kolejne. Jeden. Okej. Dwa. Dobra, on się już męczy, słuchajcie. On się już męczy, on zaraz przegra, ja wam mówię, zaraz przegra. Trzy. No nie wierzę w to. Nie, on to dalej, słuchajcie, już 100 zł. Już 100 zł, gościu, weź przestań. Nie zmęczyłeś się ani trochę? To jest piąte teraz kolejne. Teraz no nie. Szóste. No nie, no bez przesady, no już 120 zł. Ej, a może ci wywalę jednak te rurki? Stary, znalazłem pierwszy ogromny minus z tego dawaj, ćwiczenia. Jaki jest ten minus? Nawet nie chodzi o to, że już nie mam siły, tylko ręce tak bolą od tej rurki. No jednak ona nie jest przystosowana do podciągania. No nie, raczej jest, no i w ogóle jest taka brudna, nie że nic. Nie, muszę po prostu przestać, bo bardzo mnie bolą dłonie. Ej, ale już dyszysz, więc słuchajcie, po 12 podciągnięciach 120 zł, on już wykituje. Nie, on 500 zł, gościu, to nie jest zasięgu twoich możliwości. To po prostu brak rozgrzewki, tylko dlatego. Zaraz dobra, wskakuj, bo nie ma przerw. Nie ma przerw. 120 zł już straciłem, naprawdę, on dalej się podciąga. No nie podciąga, gościu, masz się podciągać. Nie ma przerwy. Dobra, ja będę liczył. 2, 3, okej, słuchajcie, te rurki tutaj w ogóle się gibają. 4, ej, on naprawdę to robi. No weź, kurde, ja myślałem, że to będzie łatwiejsze dla mnie challenge, że nie stracę tyle hajsu. Słuchajcie, i znowu 6 podciągnięcie tutaj wlatuje. Ja nie mogę, 6, no to dobra, gościu, nie, 18. No, jeszcze 2 i będziesz miał 200. No ale weź. To tak, bo jeszcze 2, ale słuchaj, naprawdę, ja zaraz nie wytrzymam przez te dłonie, musisz mi coś pomóc. Dobra, to ja ci może przyniosę potem takie szmatki, żebyś nie dotykał bezpośrednio tej po prostu rurki, nie? Dobra, raz, dwa.
dwa. Okej, poszło, dobra. 200 zł, żeby nie było. Słuchajcie, idziemy po 200 zł. Naprawdę, myślałem, że on będzie trochę słabiej się podciągał, ale słuchajcie, 200 idą do niego. Dobra, byku, 200 lądują u ciebie. Możesz je oczywiście sobie schować do kieszeni, ale żeby nie było, ja teraz szybko lecę po szmatki, żeby ci ułatwić zadanie i to będzie twoja ostatnia przerwa. Potem już nie ma przerwy. Ale jak ty wrócisz, to ja zrobię ze 30, tak? Nie, nie, dobra, ale póki co nie rób. Póki co masz, nie wiem, pół minuty przerwy. Dobra. Ja teraz szybko lecę po jakieś szmatki, żeby on po prostu nie dotykał bezpośrednio rurki, tylko żeby, nie wiem, na przykład robił to przez ręcznik. Wtedy nie będzie miał odcisków, nie będzie go to aż tak bolało. Może zrobi mniej, może zrobi więcej tych podciągnięć. Dobra, te szmatki to jest moja ostatnia pomoc, jaką mogę ci zaoferować. I tak masz fart, że naprawdę daje ci odpoczywać. No ale słuchajcie, nie oszukujmy się, podciąganie jest naprawdę trudne, więc on nie byłby w stanie podciągnąć się 200 razy bez żadnej przerwy. Nikt z nas by nie dał rady, serio. Widzę, że wykminił sobie taki patent. Wygląda to, ej, szczerze, wygląda to naprawdę mega, mega spoko. Zobaczymy, czy to zadziała, czy będziesz miał przez to odciski, czy też nie. Ja już czuję, że to naprawdę dużo daje. No jednak jest to 100 razy miększe niż taka zwykła rura. Boję się tylko tego, że przez to możesz po prostu podciągnąć się dużo więcej razy, a tego bym nie chciał. Słuchajcie, jak do tej pory podciągnąłem się 20 razy, przez to wygrałem 200 zł, ale teraz odpocząłem i dopiero teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Wydaje mi się, że Abra naprawdę pod koniec tego challenge'u nie będzie zadowolony z tego, ile razy udało mi się podciągnąć. Jeżeli jesteś gotowy, aby zacząć znowu i teraz już bez przerw, no to lecisz. Tak jak mówię, to była rozgrzewka, miałeś 20 podciągnięć rozgrzewkowych, teraz lecimy już, na chwytem, no dobra, na chwytem jest trochę ciężej się, dużo ciężej się podciągać, ale już słuchajcie, to jest trzecie i lecimy dalej. Lecimy po czwarte, cyk, czwarte, dobra, a ja oczywiście tutaj patrzę, żeby słuchajcie, nie było, że on się, wiecie, czymś odpycha. 5 podciągnięć, słuchajcie, już jest za nim, teraz znowu szóste wjeżdża, ale widzę, słuchajcie, patrz jaki on jest. Ty, miało nie być przerw. No nie no, aż tak, takie malutkie to chyba mogę. Dobra, takie chwilowe to próbujemy możesz, no. Teraz z nową techniką. Dobra, tak do 10 sekund przerwy i wydaje mi się, że będzie spoko. Okej, teraz znowu w ten sam sposób jak poprzednio. Czyli kolejne, 7, teraz 8, żeby nie było, ja się tutaj oddalam i pokazuję oczywiście. 9, o, to już było ciężkie. Ty no, ten 10, nie zrobisz 10? Zrobię! Do 10 nie zrobisz, gościu, i stówka tutaj wjechała do... O nie, naprawdę muszę mu stówę przynieść. No i niestety Maciek wygrał kolejną stówę, więc ci ją oddaję. Ale wraz z włożeniem jej do kieszeni, stary, kończy ci się przerwa. Jakby... Okej, to w takim razie jej nie wkładam. Nie, no dawaj, dawaj, stary, no nie ma czasu. To jest w moim interesie, żebyś był jak najbardziej zmęczony i żeby po prostu to rusztowanie ci dało popalić. Oj, tam tylko 300 na razie mam, to jest no, mało. To jest dużo. To jest mało. No dobra, gościu, to zaczynaj kolejne podciągnięcie. Słuchajcie, 31. Teraz wjeżdża. Dawaj, 32. Ej, on naprawdę, słuchajcie, dobrze to robi. On naprawdę dobrze to robi. No nie wierzę w to, gościu. Ej, te trzy... Coraz lepiej ci to idzie. Naprawdę, to wygląda jakby coraz lepiej ci to szło. Dobra, teraz 4. Nie, no dobra, słuchajcie, już jest mega zmęczony. Patrzcie na niego. 35. 50 ci wjechało. Okej, dobra. Dawaj. Musiał się poprawić. 36. Ej, czekajcie, ja już muszę przygotować tutaj kolejną stówę. Ale nie oszukuj. No, słuchaj, 36 za tobą, ale jak dla mnie, no to lecimy dalej z tematem. Nie, lecimy dalej. Musisz zrzucić te nogi, i no, żeby nie było, że oszukujesz i teraz podciągaj się. Żeby nie było, ja się oddalam, pokazujemy. 37, teraz 38 wjeżdża. No i dobra, gościu, czy zrobisz do 40? To jest dobre pytanie. Jeszcze dwa. Do 40? Znowu się opiera. No co to ma być? Dobra, dawaj, jeszcze dwa. Raz, dawaj. I czwarta stuwa zaraz wjedzie. Dawaj. Stary. Czwarta stuwa, no musisz dać radę. Dobra, dawaj. Dobra, i teraz możesz sobie znowu zrobić przerwę. Ej, że to w ogóle rusztowanie wytrzymuje. Moi drodzy, kolejne 100 zł. 40 podciągnięć, 400 zł. Mam jeszcze banknoty 500 zł, więc jeśli chciałbyś 500 wygrać, gościu, no to wiesz, no to póki co daję ci tą stówę, proszę cię bardzo. Ale moi drodzy, jak dla mnie to on wiecie, 10 razy się podciągnie i to będzie koniec odcinka. Może 500 zł wygra, może. Widzę, że jest zadowolony z tej kasy. Chowają sobie tutaj. Dobra, jako że schowałeś, to koniec przerwy, gościu. Koniec przerwy, lecimy z kolejnymi podciągnięciami. No sorry, ja potrzebuję jeszcze chwili, widzisz. Dobra, no dam ci 10 sekund. Okej, gościu, koniec przerwy, teraz się podciągasz. Słuchajcie, wow, sorry. Okej, słuchajcie, wszedłem tutaj, żeby zobaczyć, czy on nie oszukuje. Ale wydaje mi się, słuchajcie, że on nie oszukuje. Nie, no tutaj jest wszystko legitnie. Trzy? Były trzy? Dobra, dawaj cztery. Okej, słuchajcie, nie oszukuję. Dobra, to ja schodzę na dół. Jak ja mam zejść na dół? Okej, chyba żyjemy. Nic tutaj się nie rozwaliło. No dawaj, siódmy, okej, na moich oczach. Dawaj, 8, dasz radę czy nie dasz radę? Patrzcie na niego, patrzcie, to jest mega, mega zmęczony. Jeszcze dwa, stary, mam 500. No póki co ja widzę, że ty oszukujesz. Oj, póki ale co, to ty oszukujesz. Mogę być. Dobra, stary, jeszcze dwa i będziesz miał 500. Jeszcze dwa, dobra. Moi drodzy, i góra, cyk, i góra. Dawaj. Będzie 500? Dobra, okej. Jest 500, słuchajcie. Możesz... myślałem, że będziesz sobie wisiał. Ale nie, to nie. Chyba trochę się zmęczyłeś. No niestety, moi drodzy. Maćkowi będę zmuszony dać teraz 500 zł, ale ty mi musisz oddać 4 poprzednie stówy. Tak, nie no, patrzcie. Ja mam tutaj 400 zł, dawaj 500. Dobra, i mam teraz 500. 900 zł. Nie.
No dobra. Dobra, 400 wracają tutaj do mnie. Będzie Maciek mógł je oczywiście jeszcze wygrać. Zaraz mija Maćka ostatnia przerwa. Pozwolę mu na chwilę dosłownie, słuchajcie, zejść, żeby mógł się dosłownie czegoś napić, zregenerować. Już to zrobił. Dlatego zaraz będzie musiał znowu wejść na rusztowanie. Ale powiem wam, że nieźle się spocił. Naprawdę nieźle się zmęczył. Wygrał 500 zł. 500 to tak. Jest naprawdę bardzo dużo. No ale gościu, teraz nie ma to tamto ten tego. Wchodzisz tutaj na górę. Jak dla mnie podciągniesz się teraz maksymalnie 4 razy. Oj, no nie, więcej nie. Z taką przerwą 10 to jest minimum teraz. Ej, ja nie chcę tracić tyle kasy, no bez jaj. Okej, wobec tego wchodź na górę. Zobaczymy, ile razy uda ci się podciągnąć. Masz też matki, które okazały się być naprawdę bardzo potrzebne, tak, i bardzo tak, przydatne. Tak. Chyba się polubisz z tym rusztowaniem. I to był to stary, ja je tutaj zostawiam, normalnie będę tutaj trening robiony. Okej, jak chcesz. Dobra, gościu, masz ostatnie podejście. Ile razy się podciągniesz, tyle wygrasz kasy. Drugie podejście. Moi drodzy, trzecie. Dobra, trzy podciągnięcia, nawet nieźle. Czwarte podciągnięcie. Dawaj, piąte, jeszcze jedno zrobisz. Nie, no, miał zrobić 4, zrobił już 5. Zobaczymy, czy zrobisz szóste. Szóste tutaj, słuchajcie, wleciało. Ej, on się podciągnął, słuchajcie, już 57 razy. Okej, spadłeś. Czy to jest koniec? Ten gościu, koniec. Nie, nie, stary. Nic nie jest? Nie, bo to wiesz, jakby całkiem wysoko. Stary, jeszcze zrobię ze 2. No słuchaj, no masz 57, więc ewentualnie możesz dobić do 600. To już tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Zrobię, stary, zrobię. Wchodź, ale ej, on jest naprawdę, słuchajcie, moi drodzy, zdeterminowany. On naprawdę chce hajs. No ale spoko, takie są zasady. Jedno podciągnięcie 10 zł, więc jak najbardziej może to wygrać. Dobra, dawaj, brakuje ci 3 do 600. Nie wiem, w ile kasy celujesz, ile chcesz wygrać, ale zobaczymy. Raz, dobra, dawaj, drugie. Oj, to już było bliskie, dawaj, trzecie. Dasz radę, gościu, dasz radę, trzecie. No dobra. Było. Dobra, ja ci zaliczam. Było. Ja ci zaliczam, tylko czy to już jest koniec? Czy to jest stary koniec? Wydaje mi się, że naprawdę już nie dam rady, patrz na moje ręce. O, stary. To są ogromne odciski. Okej, okay, to są ogromne odciski. Dobra, ja ci za to daję 100. Ewidentnie za to zasługuję na 100. Dlatego ostatnie 100 zł w tym odcinku ląduje u Maćka, proszę cię bardzo. Wygrał, słuchajcie, 600 zł, bo podciągnął się 60 razy. To jest dużo, to jest naprawdę dużo. Gościu, nie upadaj, co ty wyprawiasz? No stary, ja nie mam siły w ogóle. A jesteś zadowolony ze swojej wygranej? 600? Wiesz co? Wygrałem 600 zł w kilkanaście minut, no może 20 minut to nam zajęło. To jest dużo hajsu. Znaczy wiesz, musisz jeszcze potem to złożyć, jakby to rusztowanie. Ja sam tego nie składałem, ty musisz mi pomóc. Zastanowię się. Dobra, stary, ja ci dam 100, jak to posprzątasz. No dobra, okej, możemy się tak dogadać. Nie. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik, subskrybuj, praw, żeby był szary i zaznacz także dzwoneczek, żeby cię nic nie ominęło. Szalone filmy są tutaj w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19. Jeżeli chcesz kolejne wyzwanie na pieniądze, to zostawaj łapeczkę 20-25 tysięcy i zrobimy coś kolejnego szalonego, a także wpadaj do nas na Instagramy Abra i ty, Maciek Podłogas Dunikowski. Tam jesteś ze wszystkim na bieżąco, a nawet szybciej. TikToki też masz na ekranie, bo na TikTokach też czasem coś śmiesznego wleci. Tymczasem dzięki wielkie, trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i puu!